Coca-Cola Cup to turniej piłki nożnej organizowany od wielu lat z myślą o młodzieży. Producent słynnego napoju gazowanego zmagania piłkarskie gimnazjalistów organizuje na terenie całego kraju. W rywalizacji biorą zarówno udział chłopcy, jak i dziewczęta. 18 kwietnia w Ostródzie odbył się finał województwa warmińsko-mazurskiego. Generalnie idea jest taka, że eliminacje są prowadzone wśród praktycznie wszystkich drużyn gimnazjalnych, które się zgłosiły na terenie całej Polski. Po czym z eliminacji w większości województw 12 drużyn, 6 męskich, 6 żeńskich. Zanim jednak drużyny przystąpiły do rywalizacji w meczach, najpierw zawodnicy brali udział w testach sprawnościowych. Staramy się w tej chwili przeprowadzać testy do Akademii Futbolu, która miejmy nadzieję pozwoli wybrać tych kilkunastu zawodników, którzy będą się wyróżniali w jakiś sposób wśród młodzieży. Piłka nożna to wciąż najpopularniejszy sport na świecie, a turnieje Coca-Coli mają już swoją renomę i prestiż. Kiedyś grał w nich Robert Lewandowski, napastnik reprezentacji Polski i Borussii Dortmund. Organizator w takiej swojej myśli przewodniej w tym turnieju to dobrze wypatruje i młodzież i przede wszystkim te talenty, które wśród tych dzieci grają. Na pewno w każdej drużynie jak nie jeden to dwa są dzieci, są młodzież, jest młodzież, na które warto zwrócić uwagę. Dzięki wieloletniej pracy organizatorów turnieje stają na wysokim poziomie. Każdy z uczestników finału wojewódzkiego na pamiątkę otrzymuje strój piłkarski. No myślę, że to jest chyba jak na razie najlepszy turniej ogólnopolski, bo Coca-Cola jako chyba pierwsza wyszła z takim turniejem i organizacyjnie, i pod względem jakiegoś takich obiektów wynajmowanych przez sponsora to wygląda bardzo dobrze. My z Działdowa bierzemy rokrocznie praktycznie w finale wojewódzkim udział i muszę powiedzieć, że i w Olsztynie byliśmy, w Kętrzynie, że Ostróda jednak chyba najlepiej nas tu przyjęła i pod względem organizacyjnym i jakości tego w ogóle i przygotowania i spraw organizacyjnych. Ostróda w finale wojewódzkim miała swoich przedstawicieli. Uczniowie z gimnazjum nr 2 już od kilku lat regularnie występują w finałowych rozgrywkach. Rozegraliśmy 4 mecze. Pierwszą rundę w Ostródzie, drugą w Olsztynie. Wygraliśmy i bardzo się cieszymy, że na taki stadion przyjechało tyle ekip. Teraz reprezentuję gimnazjum nr 2 w Ostródzie. Na co dzień gram w barwach Skoka Ostróda i bardzo się cieszę, że możemy zagrać w takim ogólnopolskim turnieju. Największym sukcesem gimnazjum nr 2 w tych rozgrywkach było zajęcie 2 lata temu 3. miejsca. Wywalczenie brązowego medalu zaowocowało występem w półfinałach Mistrzostw Polski w Warszawie. W tegorocznej edycji gimnazjaliści z dwójki powtórzyli swój sukces, zajmując 3. miejsce w turnieju. Niestety zmieniły się zasady i tylko mistrz województwa wyjeżdża na krajowe półfinały. Mistrzami Warmii i Mazur w rywalizacji chłopców zostali uczniowie gimnazjum nr 12 w Olsztynie. Wśród dziewcząt złote medale wywalczyły uczennice gimnazjum z Olsztynka. Najlepszym strzelcem turnieju został reprezentant gimnazjum nr 2 w Ostródzie, Kamil Smyt, który podczas turnieju zdobył aż 12 bramek.